Jeszcze cię zapytam o to nasze polskie podwórko. Ostatnio bardzo mocna ekipa w miejscu znanym przede wszystkim fanom MMA, czyli w Berkut Warszawskim Centrum Atletyki. I wszystko to spina Andrzej Gmitruk, który też ostatnio zasłynął, zresztą chyba 2 czy 3 dni temu, odejściem z Polsatu swoim oświadczeniem. Ale zanim jeszcze zaczniemy o Andrzeju Gmitruku, o tym oświadczeniu, to najpierw chciałbym o tej, żebyś wypowiedział się trochę o tej pace. Szpilka, Masternak, Izu Ugonoch, Maciek Suleński też tam boksujący, zresztą widziałem, jak sparował zawodnikami MMA. Myślisz, że tyle osób w jednym miejscu, no w nokaucie to grało, tak? Była taka sytuacja, gdzieś tam to grało, nie, były spięcia, były dobre dni też, wiadomo jak to wśród sportowców. Myślisz, że Andrzej Gmitruk w końcu zbudował gdzieś tą mocną pakę i ta mocna paka będzie w stanie tą mocną pakę okiełznać? A propos... Czy w ogóle to jest zaskoczenie, że ci wszyscy trenerzy, że wszyscy zawodnicy idą do Andrzeja Gmitruka? A propos Andrzeja Gmitruka, to myślałem, że ten wywód zaczynasz od tego, że zaczął szturmować media społecznościowe, bo teraz Twitter, Instagram, okazuje się, że trener tam działa dość aktywnie, co mnie zaskoczyło. Nawet wczoraj czy przedwczoraj siedzę w pracy i dostaję powiadomienie i Instagram obserwuje cię Andrzej Gmitruk. Mówię, no szok, Andrzej Gmitruk w mediach społecznościowych. Rozmawiałem ostatnio z Andrzejem Wasilewskim, przygotowując tekst przed walką Jacobsa z Suleńskim i też sobie to analizowaliśmy a propos Andrzeja Gmitruka. No to Andrzej Wasilewski mówi o tym, że takie nowe życie zupełnie wstąpiło w Andrzeja Gmitruka, o czym też mówił przecież Artur Szpilka czy Maciek Suleński, że zyskał taki wigor, jaki miał przed laty, zyskał, myślę, wielki entuzjazm. No bo nie może nie być entuzjazmu, jeżeli pracujesz ze Szpilką, z Ugonochem, z Masternakiem, z Suleńskim. Czyli w zasadzie, jeżeli byśmy stworzyli ranking najlepszych pięściarzy bez podziału na kategorie wagowe, to cała czołówka jest u Andrzeja Gmitruka. No, wiedza, warsztat, to wszystko, no, nie ma sensu o tym mówić, bo wszyscy wiemy, że pod tym względem Gmitruk jest kapitalnym fachowcem. Też wielokrotnie z Maćkiem Suleńskim rozmawiałem. I jeszcze z czasów, kiedy współpracował Maciek z Gmitrukiem, bo tutaj mamy powrót, bo w międzyczasie był Kłak trenerem Suleńskiego, teraz powrót do Gmitruka. No to wszyscy mówili o tym, że trener Gmitruk widzi tak dużo, że to jest niepojęte, że tego się nie da ubrać w słowa. Jeżeli trener Gmitruk stoi w narożniku, to widzi o wiele więcej. A z drugiej strony, jeżeli trener Gmitruk ma w sobie ten entuzjazm, to w dalszym ciągu potrafi wielkie rzeczy współtworzyć. No ja pamiętam walkę Maćka Suleńskiego z Grzegorzem Proksą. Przecież nie był wtedy Suleński faworytem. Zdaje się, że bukmacherzy chyba w roli faworyta stawiali Proksę. A wtedy trener Gmitruk się tak zafiksował na tę walkę, że było widać właśnie ten ogień, który się pojawił przy okazji trenowania Suleńskiego do Proksy. I myślę, że ten ogień powrócił i no jestem bardzo ciekaw, tak, bo cztery... Też mocne charaktery, co by nie mówić, bo przecież każdy z tych pięściarzy ma swoją historię, ma swoje dokonania i wielkie perspektywy. Bardzo, bardzo ciekawa kwestia. Zwłaszcza jestem ciekaw, bo to jak Suleński będzie wyglądał u Gmitruka, to możemy sobie wyobrazić, bo obaj panowie się znają. To jak będzie wyglądał Szpilka u Gmitruka, tego nie wie nikt, ale podejrzewam, że też będzie kilka takich nowości wprowadzonych w życie, ale i z Ugonach. To jest dla mnie bardzo ciekawa historia właśnie. Co trener Gmitruk będzie w stanie w tym niszczycielu, bo tak trener Gmitruk anonsuje wciąż Izu Ugonocha na Twitterze, zmienić, bo Izu ma... kapitalne parametry moim zdaniem i wciąż perspektywę jeszcze dużego boksu przed sobą, więc bardzo, bardzo jestem ciekaw, co zmieni trener Gmitruk w Izu Ugonochu, jaka metamorfoza nastąpi i jakiego Izu Ugonocha będziemy oglądać, bo przecież walka z Brazilem to był spektakl absolutnie, no, emocji takich, które ja przeżywałem ostatni raz przy okazji wielkich walk Andrzeja Gołoty. Ja wiem, że to jest inny schemat, inny przelicznik i tak dalej, ale pokazał Izu wtedy niesamowity charakter i duże umiejętności. Brakowało kondycji, wiemy, brakowało tam kilku innych kwestii, więc zobaczymy, jak się Izu rozwinie u Andrzeja Gmitruka.